Witajcie! Nowoczesne technologie, które wykorzystuje się do produkcji dronów, z każdym rokiem stają się z jednej strony coraz bardziej zaawansowane, a z drugiej przystępne cenowo. Obecnie z powodzeniem wykorzystuje się je do robienia zdjęć i nagrywania filmów z lotu ptaka, co pozwala na tworzenie niespotykanych dotąd ujęć. Dzięki dronom możemy zobaczyć świat z zupełnie nowej perspektywy i odkryć niezwykłe widoki wcześniej nam niedostępne. W dzisiejszym odcinku zobaczycie niesamowite krajobrazy, zapierające dech w piersiach, panoramy miast, a także wyjątkowe ujęcia dzikiej przyrody, których nigdy nie udałoby się stworzyć zwyczajnym aparatem. Jesteśmy pewni, że te kadry Was zadziwią i nie pozostawią obojętnymi. W Wielkiej Brytanii wysadzono w powietrze nieczynną elektrownię węglową Didcot. Widok zapadających się kominów robi ogromne wrażenie. Detonacja była zaplanowana i przeprowadzona pod kontrolą, a olbrzymie kominy runęły niemal jednocześnie. Mimo to nie obeszło się bez komplikacji. Od wybuchu zapalił się pobliski słup elektryczny, w wyniku czego ponad 40 tysięcy osób zostało bez prądu. Egzotyczna wyspa Mauritius słynie z plaż i czystych wód, ale w odległości 160 km od niej można zobaczyć niezwykłe zjawisko naturalne, fascynujące swoim pięknem, które wygląda jak podwodny wodospad. W rzeczywistości jest to złudzenie optyczne. Efekt ten powstaje dzięki płynącym tu silnym prądom podwodnym, które na tle dna morskiego składającego się z raf koralowych przepychają osady piasku i mułu tak, że przypominają one wpadające do oceanu rwące strumienie. Na pustynnych równinach płaskowyżu Nazca susza może trwać latami, ale stara cywilizacja umiała żyć i rozwijać się w tym regionie. Pomagał im w tym układ podziemnych akweduktów. System wodny okolic Nazca znany jest jako Pukios. Jest to sieć podziemnych tuneli, małych zbiorników wodnych i niezwykłych spiralnych studni, w których wciąż znajduje się czysta woda. Pukios nie są dobrze zmapowane, nie prowadzono wokół nich systematycznych badań, dlatego drony są doskonałym narzędziem służącym do ich poznania. Tuż nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego znajduje się najpiękniejszy park narodowy Brazylii – Lençóis Maranhenses. To niezwykły obszar lądu, na którym wydmy o wysokości nawet 40 metrów, zbudowane z najbielszego piasku, przecinają przezroczyste jeziorka o oszałamiającej urodzie. Pod wpływem mas powietrza wydmy i laguny nieustannie się przemieszczają, więc każdy widok trwa tylko chwilę i jest niepowtarzalny. Są tu też zielone wyspy namorzynowe, w których żyją różne zwierzęta. W północno-zachodnich Chinach, na środku pustyni Gobi, znajduje się rzeźba wielkiego śpiącego niemowlęcia zwanego Dzieckiem Ziemi. Jej autor, Dong Shubing, zeskanował prawdziwe dziecko, a następnie wydrukował jego postać z czerwonego piaskowca na drukarce 3D. Dzieło to ma przypominać o tym, że do zachowania życia na naszej planecie niezbędny jest szacunek dla przyrody. Rzeźba ma również skłaniać do zastanowienia się nad ścisłym związkiem człowieka z przyrodą. Narodowy Park Geologiczny Zanye Dangxia to jedna z najpiękniejszych formacji krajobrazowych w Chinach. Park słynie z niezwykłych kolorów skał, które tworzą ostre, wysokie na setki metrów kamienne ściany. Wszystkie formy skalne powstały w wyniku działania wiatru, deszczu i mrozu, a proces ich erozji trwał miliony lat. Dominuje tu barwa ciemnoczerwona, świadcząca o tym, że kiedyś w tych górach płynęło wiele rzek, a na ich dnie osiadły sole żelaza. Kształty gór nadal podlegają procesowi formowania. Co 10 tysięcy lat skały rosną o około 90 cm. Jednym z nierealnych cudów natury jest The Wave w Arizonie. Fala to górska struktura z piaskowca, która powstawała przez długi czas. Zdaniem naukowców ta unikalna falista formacja powstała na powierzchni Ziemi dzięki temu, że w ciągu wielu milionów lat wydmy zamieniały się w twardsze skały. I tak niezwykłej formy nabrały w wyniku długotrwałego wystawienia na działanie wiatru i deszczu. Na Malcie i Gozo znajduje się 7 starożytnych, megalitycznych sanktuariów. Uważa się, że zbudowano je w 4 i 3 tysiącleciu przed naszą erą. To jedne z pierwszych kamiennych budowli na świecie. Zadziwiają swoimi kształtami. Każdy kompleks jest wyjątkowy i stanowi arcydzieło osiągnięć techniki tamtych czasów. Podczas badań świątyń odkryto bezcenne artefakty, jak na przykład fragmenty wyrobów ceramicznych, co potwierdza teorię o istnieniu na wyspie wysoko rozwiniętej cywilizacji.
Pod koniec listopada 1961 roku pilot Harry Gibson dokonał sensacyjnego odkrycia. Lecąc nad górą Sari-Sari-Niama, zobaczył nie tylko gęsty las, ale także gigantyczne studnie, dziury w ziemi zwane simy. Naliczono 4 takie otwory, z których największy ma 352 metry szerokości i 314 metrów głębokości. Tylko naukowcy mogą uzyskać pozwolenie na zwiedzanie tego niezwykłego miejsca. Według nich przez tysiąclecia utworzył się tu unikalny ekosystem z takimi gatunkami roślin i zwierząt, którego nie znajdzie się nigdzie indziej na Ziemi. W północnej części Szkocji, na wyspie Papa Westray, znajduje się doskonale zachowana budowla z okresu neolitu. Wynik analizy radiowęglowej wykazał, że powstała ona w przedziale między 3700 a 2800 lat przed naszą erą. Był to najprawdopodobniej budynek gospodarczy i mieszkalny. Aż trudno uwierzyć, że kamienne łoże to miejsce na ognisko oraz że do tej pory niemal nienaruszone zachowały się ścianki i półki do przechowywania rzeczy. Jednym z najbardziej imponujących żyjących obecnie stworzeń morskich jest narwal jednozębny, popularnie zwany morskim jednorożcem. Wyróżnia się on tym, że posiada ogromny kieł. Cała jego aktywność życiowa związana jest z Arktyką i zimnymi wodami Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Arktycznego. Badacze zwierząt morskich stosunkowo niewiele wiedzą o życiu narwali w ich naturalnym środowisku. Kwestia przeznaczenia jego kła niepokoi naukowców od bardzo dawna, ale na tym zrobionym z drona nagraniu wyraźnie widać, że ogromny ostry ząb potrzebny mu jest do polowania i rozwijania dużej prędkości pozwalającej skutecznie atakować ryby i inne ofiary. Te niezwykłe ujęcia również nakręcono z drona z wysokości kilkudziesięciu metrów. Dziesiątki wywrotek usypują piasek, realizując nierzeczywisty projekt. Być może wkrótce na suchej ziemi pojawi się zielony krajobraz z drapaczami chmur. Przygnębiający widok lasu z uschłymi pniami drzew sfilmowano za pomocą drona w pobliżu pewnego jeziora w stanie Waszyngton. W 2014 roku region nawiedziła dotkliwa susza. Można by pomyśleć, że właśnie wtedy drzewa uległy zniszczeniu, ale prawda jest taka, że przez dziesięciolecia las był zalewany i dopiero gdy poziom wody w jeziorze opadł, oczom świata ukazał się ten niezwykły las. Wszelkim pojazdom, a nawet samochodom trudno poruszać się po obszarach górskich. Aby nie dopuścić do wypadku, trzeba brać pod uwagę wiele elementów. Ale jak temu traktorowi udało się wjechać na szczyt, pozostaje tajemnicą. A jeszcze większą ciekawość budzi pytanie, po co ktokolwiek tam wjeżdżał ciężką maszyną. Na zwykłej farmie w Virginii znajdują się 43 gigantyczne popiersia prezydentów USA. Ich właściciel planuje z nich stworzyć eksponaty do nowego muzeum. Ten ogromny statek towarowy utknął w lodach rzeki St. Clair z powodu mrozu i silnych wiatrów. Na szczęście lodołamaczom udało się skutecznie uwolnić zarówno statek, jak również jego załogę. Jeden z 7 nowych cudów świata, popularna atrakcja i symbol Jordanii, starożytne miasto Petra. Aby je zobaczyć, trzeba przejść kilka kilometrów przez wąwóz Sikh. Już tutaj strome ściany ciemnego korytarza robią wrażenie. Kiedyś wąwóz był głównym ośrodkiem handlowym, ale teraz wydaje się niewiarygodne, że świątynie i pałace zburzono 2000 lat przed narodzinami Chrystusa. W południowych Chinach znajduje się jedna z najstarszych tajemnic historycznych Chin. Wiszące trumny rozsiane po brzegach rzeki Yangtze. Ta dziwna praktyka rozprzestrzeniła się stamtąd na południowe regiony Chin. Co niewiarygodne, te trumny zawieszone są na stromych klifach do 130 metrów nad ziemią. Najprawdopodobniej jest to zwyczaj pogrzebowy mniejszości etnicznych zamieszkujących Chiny, ludów Bo. Praktyka ta gwarantowała nieśmiertelność duszy w kolejnym życiu. We wrześniu 2021 roku doszło do kolejnego przypadku utknięcia wieloryba na lądzie. Co roku z całego świata napływają doniesienia, że wieloryby i delfiny lądują na plażach całymi stadami, a ponieważ nie są przystosowane do życia na lądzie, giną. Zjawisko to może mieć wiele przyczyn. Jednak najczęstszym wyjaśnieniem tego zjawiska są problemy zwierząt ze słuchem oraz zmiany w środowisku. Kiedy mróz uderza w jezioro Michigan, latarnia morska St. Joseph nabiera bajkowego wyglądu. Cała powierzchnia wody pokryta jest lodem. Ten historyczny element architektury w miesiącach zimowych zmienia się w lodową strukturę, gdy rozbijają się o niego lodowate wody jeziora. Kształt sopli zależy od kierunku wiatru dominującego w danej chwili. Z tego powodu niektóre sople wyginają się w różne kierunki. W takiej formie latarnia przypomina bardziej lodowy zamek królowej śniegu, który wydaje się świecić w ciemności od wewnątrz.
czy widok ognia płonącego wśród żółtych piasków pustyni, zwanej wrotami piekieł, przyprawia was o gęsią skórkę? Kiedy około 50 lat temu wiercono studnie w poszukiwaniu gazu, nagle zapadła się ziemia i powstał duży krater, z którego zaczął ulatniać się gaz. Krater podpalono, spodziewając się, że ulatniający się gaz wypali się w ciągu kilku dni. Minęły dziesięciolecia, ale ogień nie gaśnie, przyciągając w to miejsce zarówno badaczy, jak i turystów. Kręgi w zbożu pojawiają się nagle, by potem przez lata pobudzać ludzką wyobraźnię. Zjawisko to występuje na całym świecie, od słonecznych wzgórz Kalifornii po pola ryżowe Indonezji. Jednak najczęściej występują one w południowo-zachodniej Anglii. Istnieje wersja, że zadziwiające kręgi pojawiają się w tych częściach pól, gdzie pod ziemią zachowały się fundamenty starożytnych budowli. Najbardziej z ich istnienia zadowoleni są miłośnicy teorii spiskowych, którzy wierzą, że jest to sposób komunikowania się kosmitów. Tak naprawdę jedyną znaną, udowodnioną przyczyną ich powstawania jest działalność człowieka. Wszyscy kojarzą kwitnące wiśnie z Japonią. Tymczasem Chiny cieszą się również wspaniałym zakwitem drzew na wiosnę. Tak piękny obraz tworzą wiśnie, morele i azalie. Malediwy znane są nie tylko z cudownych plaż, ale przede wszystkim z zadziwiającego bogactwa podwodnego świata. Pływanie z rekinami to jedno z najpopularniejszych tutejszych zajęć. A was przekonałoby zapewnienie, że rekiny nianie nie są agresywne i rzadko atakują ludzi? Czy poszlibyście w ślady tej dziewczyny? Ten filmik nakręcono przy użyciu dronów lecących nad australijską wyspą Rein. Ta część ogromnej rafy koralowej, położonej na północny zachód od kontynentu, jest domem dla największej na świecie kolonii żółwi zielonych. Występują one zarówno na otwartym morzu, jak i w pobliżu wybrzeża. Samice składają jaja na tych samych plażach, na których wcześniej się urodziły. Lalibela to miasto w północnej Etiopii. Jego główną atrakcją jest kompleks kościołów, które zostały zbudowane bezpośrednio w skałach. Według miejscowych legend, przed wstąpieniem na tron cesarz Lalibela miał wizję, a jedna z nich dotyczyła podróży do Jerozolimy. Postanowił więc stworzyć w odległych górach własne święte miasto. Wszystkie kościoły zostały wykute przez pokolenia rzemieślników głęboko w skałach, a w dodatku wewnątrz powstały przestronne pomieszczenia. Ten dron dokonał szokującego odkrycia. Znalazł tajną bazę wojskową na bezdrożach Stanów Zjednoczonych. Ogromna ilość nowego sprzętu wojskowego czeka na odpowiednią chwilę. Oczywiście jego lokalizacja pozostaje tajna, ale niektórzy internauci twierdzą, że to fake Photoshopa. A wy jak myślicie? Piszcie o tym w komentarzach. Istnieje wiele powodów, aby odwiedzić Peru. Od festiwali etnicznych po starożytne miasta i oczywiście tęczowe góry, które National Geographic umieściło na liście 100 miejsc, które warto w życiu odwiedzić. Kolory tutejszych wzgórz ciągle się zmieniają i są niesamowitą kombinacją brązowych, fioletowych, turkusowych, żółtych i czerwonych warstw skalnych. Góry dosłownie mienią się wszystkimi kolorami tęczy. Jest to jedna z najciekawszych i najbardziej zachwycających peruwiańskich atrakcji. Głównym powodem, dla którego warto przyjechać do miasta Shenyang w Chinach, są obrazy, które miejscowi tworzą na polach ryżowych, według własnej fantazji. Trudność w ich tworzeniu polega na tym, że trzeba dokładnie obliczyć czas sadzenia sadzonek. Aby uzyskać duży, kolorowy obraz, rośliny muszą mieć różną wysokość. Lokalni mieszkańcy zauważyli, że taka ekosztuka przyciąga uwagę turystów, dlatego powstał park, w którym można podziwiać te niezwykłe dzieła. Sky Corridor to szklany pomost zakończony tarasem widokowym. Przyprawiająca o zawrót głowy konstrukcja znajduje się na wysokości 500 metrów, a jego długość wynosi 368 metrów. Jego kształt przypomina dwie rakiety tenisowe. Ale, co najważniejsze, pod spodem znajduje się ogromny okrągły wodospad, na którego zewnętrznym obwodzie zamontowano tysiące lamp. Wieczorami, gdy robi się ciemno, cała budowla pięknie świeci i mieni się różnymi kolorami. 50 km od Szardży znajduje się tajemnicze miasto duchów Al-Madam. Mieszkańcy opuścili to miejsce, zostawiając je na pastwę pustyni. Według legend, ludzie zostali zmuszeni do odejścia przez złe duchy dżinów. Ale w rzeczywistości powodem wszystkiego jest niegościnny piasek pustyni. Budowniczowie nie wzięli pod uwagę, że wioska leży bezpośrednio na drodze wędrujących wydm. Starożytne grobowce likijskie w miasteczku Kaunos można słusznie nazwać jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Budowle te pojawiły się w IX wieku przed naszą erą.
Wykopaliska wciąż trwają i dotychczas znaleziono przedmioty należące do różnych starożytnych epok. Najwyraźniej grobowce dzieliły się na dwa rodzaje – dla zwykłych ludzi i dla szlachty. Niesamowite piękno przyrody, którą chciałoby się zobaczyć na własne oczy, udało się sfotografować dronem. Oto pole dzikich kwiatów w Umbrii we Włoszech. Wydaje się, że to miejsce pochodzi z innego świata. Latem pole zamienia się w utkane przez naturę płótno. Rosną tu przeróżne kwiaty. Najczęściej spotyka się maki, rumianki, chabry czy soczewice. Kolorystyka staje się jeszcze bardziej nasycona, jeśli w okolicy dużo pada. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.